Co to jest zapalenie mózgu? Zapalenie mózgu to zakażenie centralnego ośrodka nerwowego, wywołane albo przez infekcję dotykającą mózgu, albo przez system immunologiczny, przez pomyłkę atakujący mózg. Każdy i w dowolnym wieku może zachorować na zapalenie mózgu. Chorobę, która co roku dotyka setek tysięcy ludzi na całym świecie. Bardzo istotna jest szybka diagnoza, ponieważ nieleczone zapalenie mózgu charakteryzuje się bardzo wysoką umieralnością. Ci, którzy przeżyją, mogą mieć uszkodzony mózg. Nie ma dwóch osób, które przechodziłyby tę chorobę tak samo. Organizacja Encephalitis Society to eksperci, którzy zorganizowali się po to, by pomagać takim ludziom. Dowiedz się więcej na stronie encephalitis.info.